Witamy serdecznie po krótkich problemach technicznych. Jesteśmy znani. Dzisiaj mamy wyjątkowe gości. Witamy serdecznie Krzysztof Filipiak, Klinika Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny. Ale zaczynamy na Sadybie, zaczynamy w bardzo ładny sobotni dzień, piękne słońce. Przypominam, że Warszawa nie jest w żółtej strefie, więc możemy na zewnątrz być jeszcze bez maseczek. Zachowujemy dystans, zdezynfekowane mamy ręce i zaczynamy w sercu Sadyby, a skoro serce Sadyby, to animatorka tego serca, pani Urszula Eriksen, właścicielka na bok i na boku. Na boku, skończyło na boku. Bardzo nam miło, nie pierwsi aktywni ludzie u nas są gośćmi. Często widujemy i przemiłych spacerowiczów i z kijkami, i bez kijków, i biegaczy, i jak ja to mówię, mniej aktywnych spacerujących z psem, którzy przychodzą na kawę po godzinie, pies już się wyszedł. Czyli... No właśnie chciałam powiedzieć, że ta aktywność kończy się w tym momencie. Tak. Jeżeli pani Urszula pozwoli, to wracamy tutaj na kawę po naszym spacerze. To świetne miejsce na boku, serce Sadyby. Wszyscy tu wpadamy o różnych porach dnia, jak możemy, po to, żeby złapać chwilę i posiedzieć także na zewnątrz, bo to jest ważne, żeby nie przebywać w pomieszczeniach, nawet jak jest trochę zimno. Tutaj są takie specjalne ogrzewacze. Nie wiedziałem, jak to nazwać, bo to właściwie jest na gaz, prawda? Takie grzybki. W związku z tym nawet w zimne wieczory można tu jeszcze zjeść, można tu posiedzieć. Absolutnie, i dziękujemy za tę możliwość. Zapraszam później. Dziękujemy. Będziemy na pewno. A ja włączam stoper. Tak. Po pół godziny. A my, proszę państwa, idziemy na spacer. Tu zapraszamy. Idziemy na spacer. Jesteśmy w sercu Sadyby. Sadyba to takie rzeczywiście bardzo ciekawe miejsce w Warszawie. Zaczynamy od tego pięknego parku, bo mamy iść na spacer, w związku z tym idziemy parkiem. To już można zobaczyć, przepiękna aleja platanów, przepiękne drzewa, które tutaj są. I to w ogóle jest takie miejsce niezwykle ciekawe, bo jakbyśmy się zobaczyli na mapie, gdzie jesteśmy, to jesteśmy na Sadybie. Sadyba jest taką jednostką wyodrębnioną dużej dzielnicy Mokotowa. Po wojnie wyodrębniono Sadybę i Mokotów. Sadybę i Czerniaków. Kiedyś to było Czerniakowem, czyli kiedyś bym powiedział, że jesteśmy w sercu Czerniakowa, teraz mówię, że jesteśmy w sercu Sadyby. Czerniaków jest na północ od ulicy Gołkowskiej, natomiast Sadyba na południe od ulicy Gołkowskiej. My jesteśmy na południe od ulicy Gołkowskiej. Niedaleko jest ulica Powsińska i ona jest o tyle ważna, że tu się zaczynała historia tej dzielnicy, bo historia Sadyby wiąże się z rosyjskim prezydentem, znakomitym, jednym z najlepszych prezydentów miasta stołecznego Warszawy, czyli z Sokratesem Iwanowiczem Starynkiewiczem, któremu zawdzięczamy skanalizowanie Warszawy, filtry miejskie. I to również właśnie Starynkiewicz wybudował forty. Fort IX Czerniakowski to był taki system umocnień wojskowych naokoło Warszawy. To były lata gdzieś 1883-1887, ale po odzyskaniu niepodległości w te rejony zaczęły się sprowadzać rodziny oficerskie. Stąd powstała koncepcja Sadyby Oficerskiej, a później dopiero miasta ogrodu Czerniaków. Zwróćcie uwagę, że jesteśmy rzeczywiście w takiej dzielnicy wyjątkowej, bo są tutaj domy nietknięte II wojną światową, przebudowane przez lata, że dzisiaj już nie mają wspólnego charakteru, ale jest to rzeczywiście bardzo ciekawa dzielnica. Dzielnica, która odzyskuje ten taki przedwojenny blich, który, nie wiem czy to będzie widać, ale wszędzie są na przykład latarnie gazowe. Pokażemy. Te latarnie gazowe to jest też taka fajna rzecz, bo właściwie latarnie gazowe w Warszawie są w kilku miejscach Żoliborza. I tak, są właśnie tutaj na Sadybie, więc to ma swój tutaj zasadniczy urok. W 1916 roku Czerniaków jako wieś została włączona do Warszawy. I od tego czasu zaczęła się bardzo intensywnie rozwijać. I teraz idziemy ulicą Goraszewską. To była taka główna ulica tej nowo wytaczanej Sadyby Oficerskiej, czyli miasta ogrodu Czerniakowa. To jest taka ulica, która ciągnie się od ulicy Powsińskiej. Ona dzisiaj nie ma już przebicia na ulicę Powsińską i ciągnęła się tutaj od ulicy Powsińskiej aż do jeziorka Czerniakowskiego. My do tego jeziorka Czerniakowskiego dojdziemy. I na końcu zresztą, to jeszcze może też sobie powiemy, był most przerzucony przez jeziorko Czerniakowskie właśnie po osi ulicy Goraszewskiej. Ja myślę, że to, na co warto zwrócić uwagę, kiedy tu spacerujemy po ulicy Goraszewskiej, to to, że
ta koncepcja tych domów była bardzo ciekawa, bo ta koncepcja zakładała, że to są dość duże działki, czyli te działki musiały mieć powyżej 1000 m2. One były budowane głównie po roku 1920, czyli w latach 20. II Rzeczpospolitej. A to piękna architektura. Były pierwsze piękna architektura i to były takie domy raczej w stylu dworków polskich. Nie wszystkie dotrwały do naszych czasów, ale ja specjalnie idę naszym spacerem tak, żeby pokazać taki... Wszystko jest przemyślane, trasa na dzisiaj jest przemyślana. Jest taki domek na ulicy Goraszewskiej, który zachował się w całości właśnie w tym wyglądzie dworku polskiego i tam zmierzamy i tam sobie jeszcze powiemy o tej koncepcji. Później zaczęto budować w latach 30. już odstąpiono od tych dworków i raczej takie bryły były modernistyczne i te bryły modernistyczne dominują, no a potem po II wojnie światowej tak naprawdę budowano już różne rzeczy, nie było nadzoru tak zwane klocki architektonicznego i to troszeczkę zmieniło swój charakter. Ale przyznacie, że jak patrzę się na te ulice, one są pięknie wybrukowane prawdziwym granitem, są te latarnie gazowe, w związku z tym to ma rzeczywiście bardzo, bardzo ładny charakter. Przechodzimy koło takiego zwykłego parafialnego kościoła, kościół świętego Tadeusza na Sadybie. Ja tylko pokażę. Ale myślę, że też mało osób, nawet dobrze znających Warszawę i historię Warszawy, wie, że to jest dość ciekawy kościół, bo to jest na przykład kościół, który, o ile pamiętam, w 1967 roku był świadkiem tego, że gdy umierał jeden z arystokratów, Janusz Radziwiłł, jego msza żałobna i pogrzeb odbywał się tutaj w kościele świętego Tadeusza, to po cichu, to był środek PRL-u, 1967 rok, na ten pogrzeb między innymi przyleciał senator Robert Kennedy, który był spokrewniony z właśnie Januszem Radziwiłłem, oraz przyleciała Jacqueline Kennedy, wdowa po prezydencie Kennedy, bo to ona właściwie była spokrewniona z Radziwiłłami, spoliwacona i rzeczywiście no, te stosunki między Radziwiłłami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych a rodem Kennedy czy Jacqueline Kennedy Onassis były rzeczywiście dość bliskie i to taka mało znana rzecz jest, tak, nie? Że Robert Kennedy akurat tutaj na Sadybie w 1967 roku w tym kościele świętego Tadeusza. A my doszliśmy do rogu ulicy Goraszewskiej i Godewskiego i tutaj podejdziemy, bo to jest jedna z takich zachowanych brył tych dworków polskich, o których wspominałem. Czyli większość tych domów oficerów była budowana w bardzo podobnym stylu. To miał być styl właśnie taki dworkowy, czyli cztery kolumienki, taka fasada. I to jest właśnie taki typowy dom na działce około 1000 m. Myślę, że ta bryła jest tak ciekawa i ładna i niezmieniona, to nawet nie zmieniono stolarki okiennej, że możemy podejść z boku, zobaczyć, jak te domy wyglądały. I tak kiedyś wyglądały właśnie wszystkie domy na Sadybie oficerskiej tutaj. No, pięknie. Tak, tak, rzeczywiście. No mamy dzisiaj piękny dzień też, trafiliśmy no to takie szczęście, właśnie. To pogoda zamówiona, pani profesorze. Tak. Zobaczmy, jak pięknie wygląda fasada tego widzieli domu. To są takie typowe domy właśnie na Sadybie oficerskiej, albo ten element właśnie miasta ogrodu Czerniaków. Niewiele już tych domów takich pozostało, ale zachęcamy Was do tego, żeby chodzić na spacery właśnie tutaj Sadyba Czerniaków, miasto Czerniaków, ogród, bo... Zawsze można spotkać pana profesora. Tak, takich terenów jest tutaj dużo. Przy okazji widzimy teraz kościół świętego Tadeusza, to miejsce, a my wracamy w kierunku Jeziorka Czerniakowskiego i porozmawiamy sobie o tym, co tam można ciekawego zobaczyć w czasie spacerów i dlaczego warto spacerować tutaj. Ja myślę, że też pewnie kilka słów trzeba powiedzieć o samym Jeziorku Czerniakowskim. Bo Jeziorko Czerniakowskie to jest bardzo stary akwen wodny. To jest on akwen... ma połączenie z Wisłą, czy nie? On nie ma żadnego nie połączenia, ma. Jest śródlądowym jeziorem, ale pytanie jest jak najbardziej zasadne, bo to właśnie od Wisły się bierze to jeziorko, bo jeziorko jest elementem starorzecza Wisły. Czyli no, właśnie Wisła zmieniała swoje koryto i pozostawiały po niej, w przypadku zmiany koryta, jakieś takie elementy stałe, stałe jeziorka. I Doliny Wisły czy starożytne.
dorzecza, może lepiej powiedzieć, Wisły. Nie do końca wiemy, kiedy powstało Jeziorko Czerniakowskie, ale o tym, że było już jeziorkiem niezależnym i niepołączonym z Wisłą, wiemy na pewno od XVII wieku, czyli gdzieś tam od roku 1660, czyli od czasów potopu szwedzkiego, to już nie ma połączenia z Wisłą, ale jest jeziorkiem czerniakowskim, rzeczywiście, no dzisiaj ma statut jeziorka chronionego, statut rezerwatu przyrody, jeżeli chodzi o rośliny, o ptaki, o żyjące tam zwierzęta. Natomiast mamy problemy, my warszawiacy i tu mieszkańcy, z jeziorem czerniakowskim, dlatego że niestety ubywa w nim wody. Poziom wód gruntowych się niestety obniża, w związku z tym tej wody w jeziorku czerniakowskim jest mało. A, no, być może także przyczyniły się do tego bardzo nierozsądne decyzje deweloperów, którzy, nie tyle deweloperów, co tych, którzy udzielali im zgody na budowę osiedla w pobliżu. I to osiedle, po budowie tego osiedla też widać, że tej wody jeszcze bardziej ubyło. No ale z drugiej strony działają prężnie towarzystwa, które chcą ratować Jeziorko Czerniakowskie, które dbają o Jeziorko Czerniakowskie. To już pani Ula nam mówiła przed rozpoczęciem spaceru. Tak, ale to słychać w mediach tak, słychać te działania, także... Że są osoby, tak, które nawet się kąpią zimą, czyli panie z klubu morsów też się w tym jeziorku angażują. No dobrze, to ja tyle pomówiłem, to jak panią się, jak wam się podoba ta część Warszawy, Sadyba, ten park, jakie wrażenia, no co jest, najbardziej się podoba? Ja pamiętam swoje pierwsze randki z mężem, bo mój mąż tutaj właśnie z tych okolic, z Wilanów, więc tutaj też spacerowaliśmy, więc tak trochę sentymentalnie. No to ładnie. No, ja jako, że jestem z samego serca Śląska, mogę powiedzieć, że tutaj jest rzeczywiście pięknie. Znaczy, najważniejsza dla mnie w takich miejscach jest zawsze atmosfera. I tutaj jest taka atmosfera takiego luzu, przyjemności, którą można, nie wiem, tak, takie mam wrażenie. Ja się tu czuję bardzo przyjemnie. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Doszliśmy z powrotem do takiego punktu ważnego, u zbiegu tych ulic, gdzie mamy park. Ten park zwany jest skwerem starszych panów. Ja z wrażenia się zatrzymam, dlatego że starałem się przygotować do tego spaceru i nie wiem, czy pamiętacie, ale skwer starszych panów jest na pamiątkę kabaretu, no, można powiedzieć, telewizji. Nie chciałem, zastanowiłem się, czy użyć słowa kabaret, bo to nie był kabaret w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. To było na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Pamiętacie na pewno aktorów, którzy brali udział w tym. I właśnie osoby, które od jakichś 30 lat walczą o to, żeby przywrócić tutaj taki nastrój miasta ogrodu, doszły do wniosku, że trzeba uczcić kabaret starszych panów właśnie tu, w środku Sadyby, i stąd powstał skwer starszych panów, który nawiązuje do kabaretu starszych panów. Tam jednym z takich duchów tego kabaretu, jak pamiętacie, był Jeremi Przybora i jeden z synów Przybory też działał w tym komitecie. Przypuszczam, że to dlatego taki był właśnie pomysł. Dla mnie taką osobą, nie wiem, kogo wy pamiętacie najlepiej z kabaretu starszych panów, ja najlepiej pamiętam Michnikowskiego, wybitny aktor. Tak, tak, skecz przez telefon. Aktor, tak jest, Wiesław Michnikowski, zmarły w 2017 roku. Dla tych, którzy go nie pamiętają, to może tylko powiedzmy, że pewnie jego najbardziej znana rola telewizyjna to jest Jej Ekscelencji w Seksmisji. Tak, tam dokładnie. Był Wiesław Michnikowski. Tak, tak. Wiesław Michnikowski miał niepowtarzalny głos, pewnie dzieci do dzisiaj go pamiętają, bo przez lata również udzielał głosu papie Smurfu. Papa Smurf miał głos Wiesława Michnikowskiego przez edycję wszystkich bajek. Ja, proszę państwa, się przygotowałem i spisałem sobie, nie będę śpiewał, ale najsłynniejszą piosenkę, którą Wiesław Michnikowski śpiewał w kabarecie starszych panów, i myślę, że ona na dzisiejszy przepiękny spacer, no niby jest słońce, ale jak się umawialiśmy, to mówiliśmy, że może będzie deszcz i będzie padać, a więc jest jesień, jest 3 października, no i w tych pięknych okolicznościach przyrody przypomnę państwu piosenkę Wiesława Michnikowskiego. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dziąków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Adio pomidory, adio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół.
Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzone i tęsknoty dojmujące i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ w te witaminy przebogate. Adio pomidory, adio utracone, przez długie, złe miesiące wasz zapach będę czuł. Owszem, była i dziewczyna, i miłość pajęczyna, co oplotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady, poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Adio pomidory, adio pomidory. Myślę, że wszyscy pamiętamy tę piosenkę i to no, tak oczywiście. Jesiennie ruszamy na spacer tak dalej. Jest. O. No i mogliśmy tym pięknym akcentem przejść od razu do zdrowego trybu życia, prawda? No właśnie, bo pomidory są niesłychanie ważne. Dokładnie. I o pomidorach powinniśmy rzeczywiście dużo, dużo mówić i pamiętać. I odkrywamy wciąż nowe elementy rzeczywiście, które w pomidorach chorobowych. Myślę, że też o tym warto pamiętać. No i jeszcze jedna ważna tu jest informacja w treści tej piosenki, że nie powinniśmy może jeść pomidorów przez cały rok. One się kiedyś kończą, prawda? Tak, i powinniśmy je przede wszystkim świeże jeść. Proszę o tym pamiętać, że wszystko co świeże jest najlepsze. Ja też lubię oczywiście zupę pomidorową i przecier pomidorowy, ale wszystko co najlepsze w pomidorach jest w prawdziwych, żywych pomidorach niegotowanych, niepoddanych obróbce termicznej. Zatrzymaliśmy się na moment, dlatego że jesteśmy na samym skrawku skweru starszych panów. I może to jest o tyle ciekawe, że powiem od razu, że ten skwer nie był zaplanowany. Czyli tu były działki mniej więcej 1000 metrów, a jedna z nich była bardzo duża, miała ponad 2500 metrów, stoimy na niej. Tu stała olbrzymia willa pana inżyniera Pawłowicza, który był prezesem spółdzielni mieszkaniowej Warszawa Ogród Czerniaków. I to jest jedyna willa, która została zbombardowana w czasie II wojny światowej tak, że nic jej nie zostało. I po wojnie jej nie odbudowano. Zostawiono taki skwerek, który dzisiaj jest już parkiem, więc ten park ma powiedzmy tam 60 lat, mniej więcej tyle, 70 lat, kiedy tam po wojnie w latach 50. został zagospodarowany. No i przez to mamy taki skwer. Z jednej strony przykra opowieść, a z drugiej no, pokazuje, jak różne czynniki decydują o kształtowaniu naszego czasami miasta. Czasami przypadek, prawda? No właśnie. No. A my idziemy cały czas już ulicą Goraszewską w kierunku jeziorka Czerniakowskiego. No właśnie, o tym stylu życia mam, tak? Nie o sobie, tak? Bo pani już się niepokoją, że tu wiersze, że... Ale pani profesorze, też możemy i dłużej. Pani profesor Zuzolińska nam powiedziała, że 30 i więcej. I troszkę więcej. Troszkę więcej. Tak, więc dokładnie. Dzisiaj zgodnie z zaleceniami pani profesor. Znaczy my już od tego czasu zawsze chodzimy zgodnie z zaleceniami pani profesor, w związku z tym spacer przeważnie trwa 33 minuty, 34 minuty. No to super. Tak, jest to niezwykle istotne. Czyli skończyliśmy na pomidorach, to dokończmy już, żebyśmy wszyscy wiedzieli o tych pomidorach to, co mamy wiedzieć. Wydaje się, że w pomidorach jest rzeczywiście bardzo dużo polifenoli, czyli mogę traktować pomidor prawie jak substytut kieliszka wina czerwonego. No prawie, tam, to chyba robi różnicę. Tam jest bardzo, bardzo dużo polifenoli. Jest tam dużo substancji o charakterze antyagregacyjnym, czyli przeciwpłytkowym, czyli zabezpiającym przed zatorami i zakrzepami. Przy okazji zobaczcie, jakie to są wąziutkie, piękne uliczki. To jest kieliszka edukacyjna na przykład. Pokazałam. Także to rzeczywiście ona tu przychodzi na drugą stronę. A, i tu jest dalej. To są uliczki czasem, gdzie nawet nie można samochodem wjechać, jest tylko ruch już pieszy, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo kiedyś mało był konny? Miejsca. Co był kiedyś? Konny ruch tutaj. Konny pewnie nie, bo to tak jak mówię, to 1920 rok. Tak, no właśnie, to już te założenie później. Architektoniczne już ma tak mniej więcej 100 lat. Tak. Ale my dochodzimy do końca ulicy Goraszewskiej i na wprost nas był most. Ten most drewniany został wytyczony i on funkcjonował, uwaga, aż do towarzysza Edwarda Gierka, czyli aż do roku 1973. Tu był most drewniany, już dzisiaj to wszystko zarosło, który przeprawiał się przez jeziorko Czerniakowskie bezpośrednio na Sikierki. Ten most rozebrano w 1973 roku i odtworzono most żelazny, zalany batonem w osi ulicy Gołkowskiej, tak jak budowano osiedle Bernardyńska, czyli kawałek dalej. A my jesteśmy tutaj, widać, że wszyscy uprawiają sporty właśnie również tutaj. A nie, może nawet tak troszeczkę po trawie pójdziemy i przejdziemy na tą ścieżkę, Na tą ścieżkę, gdzie rzeczywiście uprawiany jest jogging, bo już jesteśmy w otulinie jeziorka Czerniakowskiego.
To jest jedno z największych jezior na terenie miasta stołecznego Warszawy. Mhm. I tak jak mówię, takie dość specyficzne, bo bardzo stare, pewnie jest 400 lat ma co najmniej, kiedy przestało być jakimś tam dorzeczem Wisły. No i rzeczywiście wszyscy staramy się o to jeziorko dbać. Wracając do pomidorów. Pomidory mają właśnie w sobie ten element przeciwpłytkowy, przeciwprzepływy. Co ciekawe, te wszystkie polifenole antyagregacyjne w pomidorach zawarte są nie w miąższu, ale w tej takiej galaretce wokół pestki. W związku z tym nawet są tacy, którzy mówią, że dzisiaj te takie pomidory, które lubimy, jakieś tam malinowe, wołowe serca, które są tak nabite tym miąższem, to być może one nie są aż tak dobre i kardioprotekcyjne, jak te pomidory stare, które mają bardzo dużo tej galaretki i tych nasion. Że w tych nasionach też jest bardzo dużo rzeczy. No to widzę, że dobrze, mam dobrą intuicję, ponieważ mam w mojej szklarni różne pomidory. No właśnie, bardzo dobrze. Z drugiej strony te pomidory bardzo czerwone, bo teraz też jest moda na zielone, no kolorowe, żółte, pomarańczowe. Te czerwone też mają w sobie chyba dodatkowe elementy prozdrowotne, bo na przykład im bardziej czerwony pomidor, tym ma więcej likopenu, czerwonego barwnika. A to ten czerwony barwnik na przykład podobno jest bardzo dobry dla zdrowia mężczyzn, bo zwiększona podaż likopenu zmniejsza ryzyko raka prostaty na przykład. Czyli też pewnie nowości nowościami, ale nie powinniśmy aż tak patrzeć tylko na pomidory kolorowe. Przepraszam, że przerwę. Chciałam pokazać tutaj plaża, kompanie. Proszę, zobaczcie, proszę bardzo. Kąpiele. O, kąpiele wodne, ostatnie kąpiele wodne. Wszyscy widzą? Przed morsami. Wszyscy widzą, tak? Tak, pokazałam. Pływają i naprawdę tam niektórzy są w wodzie. To nie będę pokazywała wam, bo się nie da zobaczyć trochę za daleko. Nie, tam dorośli ludzie też pływają. To jest nasza plaża, także rzeczywiście pięknie. Bardzo fajnie jest tutaj. Aktywnie od samego rana. Uh-huh. Aktywnie od samego rana. A panie profesorze, pana ulubione wino? Och, rozumiem, że pytamy o... Czerwony, tak? Kontynuujemy. O szczepy, no tak, pewnie czerwone powinienem odpowiedzieć jako kardiolog. Zapraszam na swój kanał instagramowy, tam mam wykłady o poszczególnych szczepach. Ale ja myślę, że pamiętajcie, że zawsze jest główna zasada na pytanie, nawet nie ulubione, ale właśnie jakie jest najlepsze wino, to zawsze prawidłowa odpowiedź jest to, które nam najbardziej smakuje. Dokładnie, to jest bardzo indywidualna rzecz, kwestia oceny smaku i tak dalej. I ja też widzę po sobie, że im bardziej odkrywam winny świat, tam mi się zmieniają gusty. Inne wina lubiłem 5 lat temu, 10 lat temu, inne lubię teraz. Inne wina lubię przy ładnej słonecznej pogodzie, inne przy mdrzystej jesiennej. Także rzeczywiście temperatura ma znaczenie. Możemy tutaj pokazać również taką cenną inicjatywę. Przy brzegach Jeziorka Czerniakowskiego rozłożone są takie fajne, naturalne pnie i na tym są przybite takie elementy kampanii takiej wiedzy dotyczącej wszystkich żywych istot, które mieszkają nad Jeziorem Czerniakowskim. My akurat zatrzymaliśmy się przy mewie śmieszce. Ona też tutaj bytuje nad Jeziorem Czerniakowskim. Jest opis tego gatunku, jest opis, gdzie możemy ją konkretnie zobaczyć. Przy ścieżce, to jest zresztą taka ścieżka, którą można obejść Jeziorka Czerniakowskiego dookoła. Też na pewno sporo fajnych gatunków zobaczymy. No, jeszcze widzimy kąpiących się cały czas. Tak, naprawdę, słuchajcie, naprawdę się kąpią. Tak, środek Warszawy, jeszcze raz przypominamy, to jest środek Warszawy. Po drugiej stronie jest elektrownia Siekierki, wybudowana w latach 70. Niektórych to estetycznie może zniechęca do kąpania się tutaj, ale ja chcę tylko przypomnieć, że wbrew pozorom, jak patrzymy na stężenie PM2,5 i PM10, to po pierwsze w Polsce dominują jak zawsze wiatry w kierunku wschodnim, czyli tak naprawdę ta elektrownia, nawet jak coś wydziela, to wydziela w drugą stronę, przykro to mówić dla mieszkańców po drugiej stronie Wisły, ale to ona tam zatruwa, nie zatruwa natomiast tej części Warszawy. Po drugie, należy wierzyć dyrekcji, bo tak rzeczywiście jest od 10-15 lat, że ma bardzo dobre filtry wyłapujące większość zanieczyszczenia. Po trzecie, też można też pamiętać może o tym, że natężenie wszystkich niekorzystnych związków w promieniu elektrowni jest stosunkowo małe przy samej elektrowni.
te kominy są na tyle duże, że one wypuszczają te chmury daleko. Więc paradoksalnie może się okazać, że te domy, które tutaj są nad samym Czerniakowskim jeziorem i mają taki właśnie widok na te kominy, są w jednej z najczystszych stref Warszawy i też warto o tym pamiętać. To jest taka stara siedziba Wodnego Pogotowia. Ona też jest wykorzystywana. Tu latem jest ratownik, także ta plaża jest bezpieczna, jest z ratownikiem. Rzeczywiście można powiedzieć, nie wiem, może wrócimy już teraz z tej strony, zobaczymy. Jasne. Można powiedzieć, że to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawy taki fragment Warszawy. To co, pomidory i wina były, coś jeszcze powinniśmy... No i to co, krótkiego... od zawsze medycyna? Właśnie. Zawsze... Tak, od zawsze. Chyba że od szkoły podstawowej wiedziałem, że idę na medycynę, mimo że byłem w szkole muzycznej i mimo że nie mam żadnych tradycji medycznych w rodzinie takiej bezpośredniej, to tym bardziej myślę, że jest miło robić, nie chcę powiedzieć karierę, ale robić coś w tej medycynie i mieć własną ścieżkę zawodową, zawdzięczając wszystko sobie. To bardzo miłe uczucie i nie każdy może to sobie powiedzieć, więc tym bardziej jest to miłe. No. A dlaczego? A zobaczmy jeszcze przerwę tylko. To są właśnie akcja społeczna Ratujmy Jeziorko Czerniakowskie. To jest właśnie taki element tej kampanii informacyjnej. Tu też wszystkie te plansze są o Jeziorku Czerniakowskim, o poszczególnych gatunkach ptaków, które mieszkają w Jeziorku Czerniakowskim. Także rzeczywiście piękne miejsce. Piękne. Zachęcamy, żebyście Państwo tutaj byli. A tu nawet nie wiem, co jest, coś nowego. Tu pewnie będą kawę sprzedawali. Albo coś w tym stylu, bo tak to wygląda. Wygląda to jak taka właśnie beczka na wino. Beczka na wino. Do przechowywania stąd. A nie, panie profesorze, sauna. Co można? Sauna. Sauna, słuchajcie, proszę, sauna. No kurczę, to też nie było uzgodnione w naszym live'ie. Jesteśmy na live i pokazujemy uroki Jeziorka Czerniakowskiego. No i na czym polega sauna? Tobie podam. Dwa słowa. Ledwo się do niej wchodzi. Mamy przedsionek. Ach, tu się wchodzi, popatrzmy. Przedsionek, w środku jest 100 stopni tam. Mhm. Aha. Tak, akurat po morsowaniu można się zahartować. I to dla osób, które właśnie tutaj się morsują, tak? Tak, można tego. No super. Jak widzicie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Chcieli Państwo relacje na żywo, także mamy dodatkowe usługi nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Nie wiedziałem nawet, że taka sauna przenośna jest. To zdrowa, drewniana. Super. Dobrym drewnem palone, po grabiną. Grabiną palone, słyszeli Państwo, także naprawdę dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy. No i właśnie. I tak to wygląda. No, najważniejsza też jest pogoda, nie? Pogoda jest super. Tak, ale pogoda ducha, panie profesorze. Pogoda ducha też jest ważna. Ona nam pomaga w życiu, prawda? Tak, niewątpliwie nam pomaga. Trzeba mieć chyba taki pozytywny stosunek do wszystkiego, co się dzieje. Nie załamywać się, walczyć i tyle. A kardiologia, tak no kontynuując właśnie, ten wątek, ona tak od początku, czy ta specjalizacja? Tak, bardzo wcześnie, już chyba od pierwszego roku studiów. Od razu. Próbowałem się zapisać na koło kardiologiczne, ale byłem za młody i mnie nie chcieli przyjąć i dopiero na drugim... szukam tych przeciwności. Na drugim roku wyraziła zgodę, żebym chodził na koło kardiologiczne, nie żyjąca już pani profesor Danuta Liszewska-Pfeiffer i to... Od niej wszystko się zaczęło. Ona skierowała mnie do opiekunki koła niepracującej też już w klinice pani dr Marii Skarżyńskiej i tak się zaczęła historia w klinice kardiologii. No, czyli już aż wstyd powiedzieć, ale dawno się zaczęła. Z perspektywy tych 30 lat to tak mniej więcej to wspominam. No to super, no to jest niesamowite. I tak jak pan profesor przygotował się dzisiaj do spaceru z nami, do historii, to ta historia widzę też jest taka... No historia jest ważnym elementem. Tradycja, rodzina. No właśnie pani mi przypomniała tej historii, to kontynuujmy o historii, bo doszliśmy do Jeziorka Czerniakowskiego. Ja tu tak bo, przepraszam, tylko że wprost, opowieść... bo pan profesor to opowiada całym sobą. No ale to właśnie posłuchajcie to jest... tej głębszej historii, bo ta moja historia, która tutaj rozpoczynaliśmy spacer, to powiedziałem, że wszystko się zaczęło w latach 1883-87, czyli Sokrates, Iwanowicz, Starękiewicz. Natomiast de facto historia Jeziorka Czerniakowskiego znana i zapisana jest dłuższa. Bo doszliśmy teraz pod brzeg tego jeziorka
I mamy relacje kronikarskie z 1690 roku, że nad jeziorkiem był dość solidny dwór, który już nie istnieje, drewniany, magnacki, w którym urzędował jeden z książąt lubomirskich, który dostał ten kawałek wsi Czerniaków razem z tym dworem, który wybudował, od Jana III Sobieskiego za Wiktorię Wiedeńską. O, proszę. Właśnie Herakliusz Lubomirski tutaj ten dwór miał. Potem to przychodziło w ręce Potockich, Ogińskich, w końcu Sobańskich i pewnie takim ostatnim znanym właścicielem wsi Czerniaków był hrabia Adam Sobański. Warto to nazwisko zapamiętać, bo on właśnie założył spółkę z OO Sadyba Ogród w roku 1920, czyli dokładnie mamy 100 lat od kiedy się zaczęła koncepcja zabudowy właśnie tej dzielnicy willami. To on parcelował tę wieś, wytyczył ulicę Goraszewską, ta spółka. Teraz wracamy już ulicą Goraszewską z powrotem do skweru Starszych Panów, ale wtedy ta spółka zaczęła jak gdyby tą przygodę z budową domów. To się oczywiście trochę zmieniło w 1926 roku, jak był przewrót majowy, dlatego że hrabia Sobański nie poparł przewrotu majowego, wyjechał poza Warszawę. Na dodatek jego wspólnikiem był niejaki hrabia Aleksander Skrzyński. Na pewno wszystkim znana postać, bo to jest postać ministra spraw zagranicznych w rządach Sikorskiego, Grabskiego, ile pamiętam, i ostatniego premiera RP w 1926 roku, czyli premierem był do 5 maja 1926 roku, aż pewien watażka armijny o imieniu Józef Piłsudski obalił rząd i rozgonił towarzystwo. I pan premier hrabia Skrzyński, znakomity arystokrata, właśnie współwłaściciel tej wsi Czerniaków, tej spółdzielni, tej spółki z OO, był w to zaangażowany. Bardzo ciekawa postać premiera. Nie przepisał majątku na żonę, nie musiał. Wszystko było jasne i czytelne. I to oni właśnie te działki dzielili. Po roku 1926 głównie wprowadzali tu się oficerowie, którzy współpracowali z Józefem Piłsudskim, często zresztą bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. I stąd też to funkcjonowało pod nazwą Sadyby Oficerskiej. To nie jest prawidłowa nazwa, no ale ponieważ to była sadyba, oficerowie się wprowadzali, to mówiono Sadyba Oficerska, a oficjalna nazwa to była właśnie Warszawa, miasto Czerniaków Ogród. Tyle jeszcze uzupełnienia tej historii, bo mówiła pani historii, a żeby nie wyszło, że to tylko Sokrates Starynkiewicz, ale że nie, ja te korzenie było nie mam taką dobrą dla państwa informację, że o kardiologii, o profilaktyce. Już niedługo, 9 października, pan profesor opowie na naszym kongresie. No właśnie, się zastanawiam, czy tam też taki nudny wykład robić, czy może też zrobimy jakąś rozmowę w ramach tego czasu, bo tego czasu jest dużo. To nawet może ciekawsze by było dla słuchaczy, gdybyśmy tę jedną akurat godzinę zrobili razem. Ja chętnie bym porozmawiał, odpowiedział na pytania. Czyli druga część naszej rozmowy już 9 października. Widzicie państwo, w ten sposób załatwiłem sobie, że nie muszę jakiegoś nudnego wykładu godzinnego przygotowywać, a zrobimy też w formie, bo jest taka możliwość, żeby się połączyć. Że jest. Tak, i zrobimy w formie pytań i odpowiedzi, dlatego że tam jest tylu znakomitych wykładowców i pan profesor Łukasz Małek, którego pozdrawiamy, na pewno będzie miał znakomity naukowy wykład, a my możemy po prostu ogólnie porozmawiać o tym, dlaczego jest ruch ważny i co jeszcze do tego ruchu, a już dzisiaj padło, co? No, dobre odżywianie, pomidory, może lampka czerwonego wina. O, i tu jeszcze tylko pokażę, to też jak się chodzi po Sadybie, to na płotach są rozwieszone takie tablice edukacyjne, że możecie państwo popatrzeć sobie, jaką drogę wybrać. To jest akurat droga, którą nie szliśmy, ale to jest droga odtworzonych latarni gazowych. Tu są także pokazane zdjęcia, bo czasem nie widać za płotu tych willi. I generalnie, tak jak powiedziałem, są dwa style. Jest dworek polski budowany w latach 20. i taki modernizm, funkcjonalizm budowany w latach późniejszych. Panie profesorze, zbliża się koniec. A my byśmy chciały tak oficjalnie podziękować. To ja dziękuję za zaproszenie. Ale nie, coś zupełnie inaczej. A ja już się przygotowuję do nominowania kogoś. No. A dobrze, też. No. Ale my chcieliśmy podziękować, bo to dzięki panu profesorowi my funkcjonujemy w Polsce jako Accessatis Medicine. Prawnie. O, kurczę. To nas tak pan profesor mobilizował. Ale... Pamiętam nasze spotkanie.
Ale kim wy jesteście, dziewczyny? Jak wy prawnie funkcjonujecie? To nas tak zdopingowało do działania. I za to serdecznie dziękujemy, że pan dziękuję. Profesor to taka nam... typowa hierarchia dziobania, ponieważ mnie tak wychowywano i tak ze mną rozmawiano. Kogo pan reprezentuje? Co to w ogóle za organizacja? Że już się nauczyłem też tak rozmawiać z innymi. I już. Ale to mobilizuje. Tak, to nas mobilizowało, to tak? działa. No, oczywiście, tak. Jest tak. mi bardzo miło. To co, no. kończymy spacer. Tak. No my idziemy na kawę. My idziemy Nabo, na kawę. A rozumiem, że mam kogoś nominować. Nie no, wiem, czy panie właśnie. Każdą osobę, którą nominuję, bo panie jeżdżą po Polsce, do Łodzi, bo panie się wybrały. No, spacer? Jasne, że tak. W miarę blisko, nie? Bo chciałem nominować świetnego wykładowcę. Myślę, że Marcin się nie obrazi, jak powiem, mojego też wychowanka, pana docenta Marcina Barylskiego, byłego prezesa sekcji farmakoterapii sercowo-naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, świetnego kardiologa, pracującego w klinice rehabilitacji kardiologicznej, czyli zajmującego się kardiologią różnie, również będziemy od sfery dzwonić. Ruchu. Docent Marcin Barylski, zresztą habilitant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tak się losy potoczyły, obecnie pracujący w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Marcin, nominacja. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. 30 dziękuję bardzo. I kilka minut. Tak. Dziękujemy. Pięknego, aktywnego dnia.